Dzień dobry bajkszowcy, witam Was znowu serdecznie na kanale, witam Was na spotkaniu z kolejnym rowerem i ponownie w tym przypadku ma duże znaczenie, ponieważ ten rower już widzieliście na Bike Show, ponieważ jest to Ridley Griffin i w zeszłym roku jesienią, konkretnie w listopadzie i na początku grudnia pokazałem Wam premierę tego roweru, która miała miejsce na Teneryfie. Tam miałem okazję pojeździć na tym rowerze przede wszystkim w wersji szosowej i tylko musnąłem temat gravelowy, a temat gravelowy jest tutaj dość ważny, ponieważ ten rower, czyli Griffin, to jest taki najbardziej uniwersalny spośród graveli, nazwijmy to, Ridleya, czyli z całej trójki, czyli Griffin, Kanzo Fast i Kanzo Adventure. Właśnie Griffin ma być tym rowerem, który jest takim rowerem Road Plus, czyli rowerem, który w wariancie z szosowymi kołami czy z szosowym napędem będzie się dobrze sprawdzał na szosie, ale też umożliwia całkiem dużo, jeżeli chodzi o jazdę gravelową. Wtedy miałem taki niedosyt tego wątku gravelowego, ponieważ po prostu rower tam głównie testowałem na szosie, natomiast udało mi się dorwać ten rower teraz w Polsce do testu dzięki nowemu dystrybutorowi Ridleya, bo dystrybutor się zmienił, troszeczkę bardziej jest większa dostępność tych rowerów testowych dla mediów i trochę bardziej też nowy dystrybutor chce pokazać te rowery odbiorcom, więc dzięki temu udało mi się dostać ten rower w ciekawej specyfikacji, bo jest ona mocno customowa, czyli to malowanie plus osprzęt, który tu widzicie, jest bardzo, bardzo ciekawy i nie jest, nazwijmy to, katalogowy. No i przede wszystkim ta specyfikacja jest gravelowa, więc udało mi się ten rower w końcu przetestować na swoich warunkach, na swoich trasach właśnie jako gravela. I dzisiaj Wam o tym wszystkim opowiem, czyli ten materiał będzie takim trochę podsumowaniem, trochę nawiązaniem do tego pierwszego testu i uzupełnieniem go o wrażenia przede wszystkim gravelowe. Więc lecimy z testem Ridleya Griffina w wersji gravel. Słuchajcie, teraz Wam się gdzieś wyświetla tutaj karta do recenzji, do testu tego roweru, którą nagrywałem jesienią, tam przede wszystkim w wariancie szosowym, bo ten rower faktycznie może być fajną szosą, może być całkiem uniwersalną szosą, nazwijmy to endurance, bo oczywiście nie będzie się zachowywał jak szosa wyścigowa, natomiast na szosie naprawdę zachowuje się bardzo mocno szosowo, jak na gravela, a przy tym wszystkim pozwala na montaż opon 38 mm, tak jak w tym przypadku, i wtedy zamienia się w rower, nazwijmy to, gravel. Co więcej, ten rower jest dostępny w dość dużym zakresie opcji personalizacyjnych, czyli to, co tutaj widzicie, to jest w ogóle właśnie personalizowane malowanie, czyli ono nie jest katalogowe, po prostu takie zostało tutaj dobrane do tego testu, czyli jest tych opcji bardzo dużo, możecie sobie wymyślić swój lakier i dopłata za to w Ridleyu nie jest kosmiczna, czyli w ogóle ten rower jest dostępny naprawdę w multum opcji, może być na szosowych kołach, może być na kołach gravelowych, może być na gravelowych oponach, na szosowych oponach, może być w wariancie z zwykłym aluminiowym kokpitem niezintegrowanym, może być takim karbonowym zintegrowanym, może być inny napęd, jak widzicie. W tym przypadku mamy nawet przekładnię Classified. I tu znowu, przekładnia Classified to rozwiązanie, które przez rok testowałem na Bike Show, przez prawie cały sezon. Więc też gdzieś tutaj Wam się wyświetla link do testu tej przekładni. Polecam Wam sobie to obejrzeć, jeżeli Was to ciekawi, bo nie chciałbym tutaj w tym filmie za dużo o tym mówić, żeby nie odchodzić od samego roweru i nie powodować, że ten film będzie miał pół godziny. Więc bardzo ciekawy rower, GRX DI2, czyli elektroniczny GRX, przekładnia Classified, customowe malowanie, no i właśnie opony Victoria o szerokości 38 mm, czyli maksimum, co możecie wsadzić do tej ramy na dużym kole. Można wsadzić trochę szersze opony na kole mniejsze. Co jest ważne i o czym warto pamiętać? Warto pamiętać przede wszystkim o rozmiarze, ponieważ ten rower jest w rozmiarze M i jest na mnie za duży. Ja już Wam mówiłem, że Ridley ma bardzo specyficzną rozmiarówkę i do wzrostu 1,80 m gorąco Wam polecam rozmiar S, bo po prostu będziecie mogli bardziej poczuć pełnię potencjału tych rowerów. Nawet lepiej sobie wziąć troszeczkę większy kokpit. Tu jest akurat 400, a myślę, że wolałbym po prostu ten rower w rozmiarze S z kokpitem 420, aczkolwiek to już są kwestie bardzo indywidualne, zależne od Waszej budowy, preferencji i tak dalej, więc tutaj nie chcę nic rekomendować. Natomiast jeżeli chodzi o rozmiar, faktycznie do 1,80 m S-ka będziecie bardziej zadowoleni. To też jest ciekawe w tym teście, że tak jak Wam mówiłem, na Teneryfie jeździłem na rozmiarze S,
bo znałem już rozmiarówkę Ridleya, bo miałem wcześniej Ridleya w MC i wiedziałem, że jest za duży i ta S-ka była perfekcyjna. Ten rower jest na mnie trochę za duży, przez co muszę mieć trochę niżej sztycę niż bym chciał, przez co ona trochę gorzej pracuje i rower nie jest tak dynamiczny jak była ta S-ka. A znowu nie czuję, żeby mi coś to dawało specjalnie w terenie, ponieważ tak jak Wam mówiłem, wyżej ustawiona sztyca, czy większy kokpit, dłuższy mostek, to są rzeczy, które wpływają też na to, że ten rower trochę więcej amortyzuje, trochę więcej tłumi. Sama tutaj większa rama moim zdaniem niewiele zmienia, w zasadzie nic nie zmienia, jeżeli chodzi o komfort, a rower po prostu trochę traci na dynamice. Rower jest bardzo ciekawie skonfigurowany. Ciekawie, bo mocno gravelowo. Generalnie przekładnia Classified tak naprawdę po prostu daje nam tutaj wirtualną przednią przerzutkę. Działa to dokładnie tak, jakbyście mieli przednią przerzutkę, czyli mamy redukcję do bodajże 0,7, jeżeli sobie ją włączymy. Co jest ważne, oczywiście jest ona obsługiwana z manetki lewej GRX-a DI2. Jeżeli by to nie było elektronicznych klamkomanetek, no to mielibyśmy osobny przycisk do Classifieda, natomiast jeżeli mamy elektroniczny napęd, no to przekładnia Classified jest zgrana już z klamkomanetką GRX-a. Co jest ważne, jeżeli chodzi o samą ramę, jest ona dość mocno dojrzała konstrukcyjnie, czyli mimo tego, że jest to rower, który, tak jak Wam mówiłem, może być też szosą de facto, no to ma bardzo, bardzo dużo mocowań różnych takich bikepackingowo-turystycznych, czyli mamy tutaj obydwa mocowania główne koszyków na bidony w wersji na 3 śruby, czyli możecie sobie decydować, jak duży chcecie mieć bidon, w którym miejscu ma być ten koszyk, na przykład jakbyście chcieli mieć dużą torbę w ramie, to można zejść niżej z tymi koszykami. Mamy mocowanie pod spodem, mamy tutaj u góry pod tą taką trochę kłopotliwą plastikową osłonką mocowanie na przykład na płetwę, na torbę, mamy mocowanie do błotników. Jakiś bagażnik byśmy tutaj też założyli, a nawet jest prowadnica do kabla od prądnicy, która przechodzi nam przez widelec i tutaj mamy z tyłu pod ramą wyjście. Jakbyście sobie chcieli tam jakiś powerbank do tego podpiąć albo na przykład tylną lampkę, no to da się tutaj podpiąć prądnicę, nie trzeba rzeźbić z jakimiś prowadzeniem jej na zipach czy na taśmie klejącej. Więc no, taki całkiem dojrzały rower, jeżeli chodzi właśnie o możliwość zrobienia z niego czy to szosowego, czy gravelowego roweru na wyprawy, mimo tego, że charakterystyka jazdy jest jak na gravela całkiem szosowa, całkiem dynamiczna, ale bez przesady, bo też mamy tutaj kokpit, który naprawdę bardzo dużo daje, jeżeli chodzi o tłumienie wibracji i mówię to z autopsji, ponieważ jeździłem na tym kokpicie przez rok w swoim Kanzofaście. Teraz mam porównanie, bo mam choć typowo szosowy zintegrowany kokpit, czyli Pro Vibe Evo. I ten kokpit dużo lepiej pracuje na nierównościach. Zresztą w ogóle jest bardzo fajny, osobiście uważam go za bardzo fajny kokpit, ponieważ ma na przykład dość niski drop, więc bardzo dużo czasu spędzamy na tym rowerze na dolnym chwycie, który jest naturalnie dostępny. Nie jest tak, że ten drop jest mega głęboki i w zasadzie nikt tam nie chce schodzić, bo jest wtedy strasznie pochylony i to jest niewygodne, więc ten kokpit Ridleyowi wyszedł. Co więcej, zauważyłem tutaj pewne poprawki od czasów mojego Kanzofasta, bo kapsel na sterach jest już aluminiowy, w Kanzofastach był plastikowy i niektórzy narzekali, że w pewnych sytuacjach jest problem ze skontrowaniem luzu na sterach, bo plastik pracuje, nie pozwala się tak dobrze skontrować. Tutaj jest aluminiowy, więc to zostało już tutaj jakby poprawione, czyli słucha się konsumenta. Sztyca jest w przekroju po prostu okrągła, więc standardowa sztyca, którą możecie sobie wymienić na taką jak chcecie, czy jak chcecie mieć większy offset, chcecie mieć jakąś na przykład amortyzującą sztycę, wszystkie te takie fajne patenty, na przykład kanionowe, to można tutaj sobie ją bez problemu założyć, bo nie ma tej żadnych dziwnych aeroprzekrojów, tylko jest zwykła, okrągła sztyca. Ta klapka, która jest na ramię, nie jest do końca udana z tego prostego względu, że materiał, z którego ją wykonano, jest bardzo twardy, więc próba jej zdjęcia, żeby dotrzeć do tych śrubek do montażu płetwy, jest trudna. Po prostu ciężko jest to wyjąć, przez co łatwo czymś ostrym czy twardym na przykład porysować lakiem. Więc podejrzewam, że jeżeli będziecie tego używać, bo na przykład chcecie mieć jakąś tę płetwę czy torebkę, to zdejmiecie raz i tak zostawicie. Pod spodem po prostu są dwa otworki do montażu właśnie torby. A jeżeli tego nie będziecie używać, to po prostu zostawicie tak, nie będziecie tego ruszać, bo ściąga się to bardzo kłopotliwie. Jeżeli chodzi o napęd GRX DI2, nie będę się nad nim rozwodził, doskonale wszystkim znana gravelowa grupa. Duży plus za klamkomanetki. Jeżeli chodzi o działanie reszty, jak wszystkie elektroniczne grupy szosowe czy MTB Shimano, czyli po prostu albo się je lubi, albo nie, robią robotę i są po prostu moim zdaniem dobre. Natomiast klamkomanetki GRX DI2 to są moim zdaniem najlepsze, najfajniejsze, najwygodniejsze dla mnie klamkomanetki na rynku. Jakbym teraz budował szosę, nie tylko gravel, ale też szosę, to bym na pewno postawił na te klamkomanetki. Jedynym minusem jest oczywiście cena, bo nie są najtańsze, ale naprawdę świetnie leżą w dłoniach, fajnie wyglądają, też w szosie wyglądają bardzo dobrze, a poza tym mają świetną ergonomię. Przede wszystkim servo wave, czyli świetnie działające hamulce i bardzo duże przyciski, łatwo dostępne, niezależnie od tego, czy na przykład jest błoto, woda, macie rękawice zimowe. Najfajniejsze klamkomanetki Shimano
dla mnie i też porównując to ze SRAM-em, na którym jeżdżę na co dzień, fajniejsze niż Rival, a nawet powiedziałbym, że fajniejsze niż Force. Bardzo przemyślane. Mam nadzieję, że wszystkie nowe klamkomanetki Shimano będą dążyły w tę stronę. Chociaż na to trzeba będzie poczekać, no bo nowa 105, nowa Ultegra, nowy Durace, no są nowe, więc szybko się nie zmienią. Też są bardzo fajne, ale to dalej są najfajniejsze klamkomanetki. Zobaczymy, co będzie w następnej generacji, ale to już za jakiś czas. Co tu jeszcze mamy? No tak jak mówiłem, przekładnia Classified, ale ciekawe jest to, że Classified jest tutaj zestawiony z nie kołami Classifieda, tylko zwykłymi kołami na aluminiowych obręczach. Mamy tutaj też korbę rotora z takim bardzo aeroblatem. Do tego wszystkiego mamy jeszcze siodło z Selle Italia. Świetnie wyglądające, lekkie, natomiast ma ono jeden problem, jest bardzo mocno szosowe. Czyli jeżeli byście traktowali ten rower jako gravela, to siodło jest za twarde. Czyli nie dość, że samo w sobie jest twarde, to jeszcze ma bardzo płytki ten kanał odbaczający na środku, który też jest twardy, więc podczas długotrwałej jazdy po dziurach, w terenie, na gravelu, no to siodło będzie po prostu za twarde, więc to jest taki wybór raczej dla szosowca i to też bym powiedział, że z tych raczej twardszych. Podsumowując, jak ten rower jeździ jako gravel? Jeździ bardzo fajnie. W sensie nie jest aż tak stabilny jak Kanza Adventure, takie typowo bikepackingowo, turystyczno, terenowe gravele, natomiast zupełnie sobie daje radę. Chociaż mówiłem Wam kiedyś o tym przy okazji pierwszego testu tego roweru, że szkoda, że tutaj nie wchodzą opony trochę szersze. Chociaż też trzeba pamiętać o tym, że tutaj mamy 38 założone, natomiast mierzyliśmy je i one mają około 40 mm i weszły. Miejsca jest mało, ale jednak te 40 jakoś tutaj weszły, więc jakbyście mieli pewnie węższą obręcz i wrzucili typowe 40, to też by weszły. No ale umówmy się, że mogłoby tego miejsca być trochę więcej, chociaż pewnie ten rower wtedy by trochę stracił na wyglądzie, bo on na węższych oponach, na przykład na 32 naprawdę wygląda bardzo jak szosa. Nie straszą gdzieś te prześwity, no ale tutaj wiem, że są osoby, które szukając Road Plusa jednak chciałyby, żeby on w tym wydaniu gravelowym był jeszcze bardziej gravelowy, więc daje sobie ten rower radę w terenie. Oczywiście, jeżeli będą bardzo duże wyboje, jeżeli będzie dużo korzeni, kamieni, no to będzie brakowało szerokości opon, trochę będzie brakowało na stromych zjazdach i podjazdach geometrii, bo ona jednak idzie trochę bardziej w stronę szosy, więc nie lubi się z bardzo stromymi zjazdami, aczkolwiek też dużo zależy od tego, jak sobie mostek ustawicie. Natomiast ten rower w terenie sobie jak najbardziej radzi jako Road Plus. I gdybym teraz miał znowu sobie wybierać Ridleya na współpracę, czy po prostu jako swój rower, to zamiast Kanzofasta wziąłbym ten rower, bo jest po prostu bardziej uniwersalny. I podsumowując, tak jakby największy plus tego roweru, to dla mnie jest nim uniwersalność. Czyli jest rower, który dobrze moim zdaniem wygląda jako szosa, nie narzuca żadnego takiego gravelowego wizerunku. Pomieści mimo wszystko racjonalnie szerokie opony, ma bardzo dużo mocowań, których jeżeli nie używamy, to nie szpecą tego roweru bardzo, a jeżeli byśmy chcieli faktycznie sobie zrobić taką wakacyjną wyprawę, to jest gdzie tutaj wszystko założyć, więc uniwersalność jest jego naprawdę moim zdaniem najmocniejszą stroną, czyli oczywiście bez skrajności, czyli wiadomo, że typowa szosa będzie jeszcze bardziej zrywna na szosie, będzie się jeszcze lepiej prowadziła na zjazdach, a typowy gravel będzie jeszcze bardziej komfortowy w trudnym terenie, ale jako taki rower do wszystkiego naprawdę jest to przemyślany i dojrzały projekt. Tyle moi drodzy, nie chcę tutaj w ocenie tego roweru mówić o konkretnych komponentach za dużo, ponieważ tak jak mówiłem, to jest wszystko kwestia personalizacji, czyli oczywiście ja bym nie wziął tego siodła, bo jest dla mnie za twarde. Nie chciałbym przekładni Classified, bo uważam, że akurat w tym modelu, gdzie możemy założyć przednią przerzutkę i biorąc pod uwagę, że ja bym ten rower traktował bardziej jako szosę też pewnie, no to wolałbym tutaj mieć dwa blaty, bo mogę mieć dwa blaty, bo mi na to rama pozwala. Classified jest świetnym rozwiązaniem w Kanzofaście, gdzie nie da się założyć przedniej przerzutki, a na przykład chcielibyście mieć możliwość przedniej przerzutki. Tutaj wydaje mi się, że taniej i mimo wszystko racjonalnie będzie po prostu postawić na opcję z dwoma blatami, ale taka też jest dostępna. I to jest taka puenta, jeżeli chodzi o ten rower i moim zdaniem największy jego plus, czyli to, że możecie z nim zrobić bardzo dużo. I wydaje mi się, że jest to coś, do czego powinni dążyć producenci, czyli dawać możliwość jak największego dobrania, personalizacji konkretnego roweru pod preferencje konkretnego klienta. Czyli Ridley tutaj stworzył pewnego rodzaju platformę, którą wy sobie możecie pomalować, możecie sobie pozmieniać trochę części w tym rowerze, tak żeby ten rower był bardziej taki jak chcecie. Czy może mieć aluminiowy kokpit, może mieć inne koła, może mieć trochę inny napęd, może mieć dwa blaty, może mieć jeden blat. Dzieje się tutaj dużo. I to jest moim zdaniem największy plus tego roweru i taka puenta. Oczywiście, tak jak Wam mówiłem, ta konfiguracja nie jest konkretnie dla mnie, ale pokazuje w ciekawy sposób, jak ten rower może wyglądać po tym, jak pokazałem go Wam, jak może wyglądać jako rower szosowy. Więc dzięki dla dystrybutora za udostępnienie tego roweru do testów. Mogę Wam od razu powiedzieć, że tych Ridleyów będzie trochę więcej w tym sezonie. Uda się też przetestować w końcu MTB od Ridleya i będzie też szosa od Ridleya, więc trochę sobie uzupełnimy
spektrum rowerów, które pojawiają się na Bike Show, o kolejne modele. No i oczywiście na koniec pytanie do Was, moi drodzy. Czy sądzicie, że tego typu trend, kierunek to jest dobry kierunek i czy Wy, kupując rower dla Was za kilkanaście, często kilkadziesiąt tysięcy złotych, no bo to o takich przedziałach cenowych w przypadku Griffina mówimy, myślelibyście, że personalizacja jest dla Was ważna? Czyli czy zwracalibyście na to bardzo dużą uwagę i czy z takiej opcji chcielibyście skorzystać? Jakbyście mieli do wyboru dwa rowery, czyli jeden typowo katalogowy, a drugi z personalizacją, to czy chcielibyście do tej personalizacji jakąś kwotę dopłacić? Czy to miałoby dla Was znaczenie, biorąc pod uwagę, że kupujecie gdzieś tam rower na przykład na lata? Więc napiszcie o tym w komentarzach i tradycyjnie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tego konkretnego roweru, jeżeli o czymś zapomniałem albo jakichś informacji Wam brakuje po tym filmie i po wcześniejszych, to też napiszcie w komentarzach, uzupełnię.